od 1986 roku ten turniej dodatkowo nosi imię memoriału Mieczysława Pułkarda, tragicznie zmarłego zawodnika. Rok wcześniej, w 1985 roku w październiku, podczas treningu adeptów, kandydatów do szkółki żużlowej, jeden z ówczesnych młodych zawodników po prostu nie opanował motocykla, wpadł na murawę i doszło do tragedii. Także ten turniej dodatkowo ma właśnie uczcić pamięć tego zmarłego zawodnika.